Witajcie bardzo serdecznie. Kwadra owocu to jest też dobry czas na pikowanie roślin, które użytkujemy ze względu na kwiat albo ze względu na owoc. Oto wsiane przed miesiącem, także w kwadrze owocu, papryki. Ja wsiałem papryki ostre. W dwóch doniczkach papryka cyklon i w dwóch kolejnych doniczkach papryka ostra, bardzo ostra, taka habanero. I dzisiaj je będę przepikowywał. Pikuje się papryki podobnie jak pomidory. Zapraszam do oglądania. Papryki będę przepikowywał do pojemników P9, które mają 9 na 9 cm. Każdą sadzonkę w osobny taki pojemnik, w taką osobną doniczkę. Wypełniam doniczkę ziemią. Ja używam ziemi beztorfowej zarówno do siania, jak i do pikowania, bo to jest dobra ziemia o lekkiej, dobrej, przepuszczalnej właściwości. I teraz wyjmuję te rośliny z doniczki. Pięknie przerośnięte korzonki. Widzicie? Pięknie, ślicznie wyglądają. Już są dobre, więc tylko delikatnie rozdzielam i chwytam za listki. O, długi korzonek. Pamiętajcie, żeby nie chwytać za łodygę, żeby nie dotykać tej łodygi, tylko żeby chwytać za listek. I w tej chwili mogę już dołek robię pikownikiem. Wkładam i widzicie, sadzę głębiej te rośliny niż rosły. Lekko tylko ubijam i już pierwsza papryka przesadzona. Podłoże, w którym rosły przepikowane rośliny, mieszam ze świeżym podłożem i będę go dalej używał. Dalej będę go używał do wysiewów i do pikowania. Pierwsza doniczka z paprykami przepikowana. Sadzę je, jak widzicie, głęboko, aż pod liścień. Pozostało tylko podlanie takich świeżo przepikowanych roślinek i znowu trafią na parapet, pod którym jest zakręcony kaloryfer, a na którym jest dużo światła. A za 2-3 tygodnie, gdy tu w szklarni włączę takie ogrzewanie nocne, kiedy będę utrzymywał temperaturę wyższą niż 8 stopni Celsjusza, to tutaj one trafią. Ale na razie muszą jeszcze pójść do domu, bo tam nie ma groźby nocnych przymrozków, które, jak wiecie, mamy w tej chwili w nadmiarze. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pikowanie papryk, prosta sztuka.